78 Berbek Łukasz, 80 Kodejewski Jakub, 82 Kitpak, 81 Berbek Kasper, 88 Brewo Marcin, 89 Wykowski Kamil. Tu czytanie wszystkich zawodników drużyny Prumerkańskiego, to ciężkie zadanie. Ale brawo! Na mam już kapitanów po drużyn. Tradycyjnie muszę się od losowania, która ze stron rozpocznie to spotkanie. Ty ekrany wygrałeś? Jak widzimy, to formacja Ritter, ale to pierwsza. Andrzej Zioko, pierwszy remont piłkę od Berek, jest to toruńska ofensywa pierwsza, zapowiadając się na boisku. Dobra. Na koniec, jak będzie duża przewaga, to może. Nie, 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 czyli z 20 jarda rozpoczyna ofensywa Angels Toruń. Woli szybkiego przypomnienia zasad, kiedy ofensywa wychodzi na blisko, ma 4 próby na przeszło 10 jardów, oznaczonych tymi znacznikami paręczowymi, które widzą Państwo po drugiej stronie boiska. Ma 4 próby, żeby przejść ten dystans, jeśli przydostają świeżą, świeży zestaw prób, kolejne 4. No a celem gminy jest wiadomo dojście do end zone, czyli tego miejsca na końcu boiska zaczonego pomarańczowymi pilonami. I zobaczmy teraz na rozegranie Michał Podobieński. Zaczyna akcję i od razu podanie na lewą stronę i mamy z tego zdobycia dobre 9 yardów. Słuchaj, mam prośbę. Drugą próbę, dalej 10 jardów do przejścia. Kabel USB. Biały. Na piłę teraz, na piłę, trzecia próba.
Trzecia próba dzisiaj bardzo przyjemna stoi na boisku. Zapewne powalnie będą teraz szukali. Angel za podstawowych 50 yardów. Jak widać formacja bożownego biegacza. Sam z tyłu pola, podgłoski. I mamy jeszcze planę, prawdopodobnie jest palca. Chcieliśmy pasa, jakieś dodatkowo cofnięcie o 5 lat. I kolejny raz się podanie daleko. Zamiast sobie skończyć czwartą próbą, więc stawiamy się raczej na tym boisku boisku formacja Panty. Panty to jest taka zagrywka, w której zawodnicy tutaj odkopują piłkę w głąb pola, żeby rywal miał o wiele więcej pola do pokonania przez zwycięstwa położenia. Bardzo jest właśnie wykonywana w czwartej próbie, kiedy już wiadomo, że może być ciężko zdobyć pierwszy z tych prób. Dobry pan, to powyższy piłkę się odbija. To uda się zatrzymać przed touchbackiem i... Mamy wręcz pan, bo udało się mieścić piłkę dosłownie na pierwszym jardzie. Całe boisko będą mieli realnie do przejścia. Przy okazji bardzo lubię ta sytuacja, bo jeśli zawodnik z piłką zostanie powolony w własnym polu punktowym, to mamy wtedy safety, które skutkuje dwoma punktami na kontrę, która powalała tego przeciwnika. No i oczywiście muszą oddać piłkę, pantując z własnego endzone. I teraz defensywa Angels na boisko. I mamy akcję prawą stroną biegnie zawodnik Ryan. Masz tego dobre 5 yardów zysku. Brawo, Buczek! Brawo! Numer 7 do tego był Buczek do linii. Udało się przebić i będzie z tego pierwsza próba. Nie tak nie ma jeszcze pierwszej próby, ponieważ okazuje się, że zabrakło paru jardów. Chyba nadepnął tam na linię. I to sobie blisko. W każdym razie mamy trzecią próbę i około jarda do przejścia. Ale kapitan na mur, dalsza zdobyć, która też w danym momencie odkopać piłkę Rhinos. Mamy czwartą próbę i jeden jard, ale bez gryfu próbują się zabrać. I mamy odkopniętą piłkę. I mamy udany pan z 35 yardów w porcie Kosowa Angels.
Mamy znowu ofensywę Ewy Szelewiczka. Mamy drugą próbę i 2 yardy zysku z tego biegu środkiem. Często są takie, że miejsce muszą wejść w odpowiedni rytm, żeby wszystkie wychodziły tak jak wspomniałem, żeby to wszystko było egzekwowane według założeń trenera. Ale to jest kursie, znowu Kropiński, lewa strona, przebija się, ma tam trochę miejsca, nie tylko jednemu obrońcy i został w końcu powolony, ale nie jest za nim znowu pierwszą próbę. Angel z świeżym zestawem prób. Pierwsza próba przejścia, ale to zrobić przodzie, no około połowy boiska na 45 yardzie własnej połowy obecnie. Muszę się poświęcić, że ustawienie się szybko w sensie na Defense! Mamy przerwę na zadanie dla drugiej strony. Woda! Korzystając z przerwy na żądanie, żołnierze mają przerwie, a na przerwę krótko zapraszam także was do naszego białego namiotu. Tam czeka na was napoje zimne, no w miarę zimne, bo jest gorąco, ale oprócz tego jeszcze ciasto. Coś do przegryzienia, czy to na słodko, czy bardziej na słono, chipsy, wszystko tam znajdziecie, a także nasz gadżety. Powolony, praktycznie na ich wznowienie. Będzie druga próba i dalej 10 yardów do pokonania. Teraz wypamiętać sprawę.
Także mamy czwartą próbę i raczej wydaje się teraz na pan. Mocno defensywna nam się tutaj ta pierwsza kwarta spotkania. Dobra, ofens, Kadel! Ofens, dawaj tutaj kadla! Mamy informację do Panta. No to będzie taki wysoki Pan. Mamy tutaj mamy powrót. Mamy powrót, ten Pan teraz się chyba kapiło, jeśli nie ma spółka. Takie rzeczywiście interwale, że nie powinni tego wystawać. Z piłką powrotu z numerem 40 roku pokali. Thank you.
Teraz to Andrzej z pierwszą próbą. Let's go! 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 Let's go
I kolejna czwarta próba zamieszczona na rajdę. Będą pantować. Wysoki pan. Niedługo tylko to są na powietrzu. Do pana Piotra Kostowskiego, ale od razu powalamy. Przez grącego z 14 Damiana Pińskiego. I tak się nam to pierwsze powodki zatoczy od panta do panta. Mamy szeroko rozstawiony, skrzydłowy Hengels. I ten sam bierze sobie do ręki prawą stronę. I walczy jedynie zawodnicy, I teraz Michał Prodyński. Mamy koniec pierwszej kwarty, więc zamienimy się stronami zawodnicy. Dosyć szybko miała nam ta pierwsza kwarta, z tego powodu, że bardzo dużo biegania było w tym meczu. Zegar meczowy w klubu amerykańskim zatrzymuje się, kiedy mamy podanie niekompletne. A tymczasem, kiedy biegamy i gracze pozostają, zawodnicy pozostają w boisku, ten zegar meczowy cały czas tyka, cały czas leci. No tak, dosyć szybko nam minęła ta pierwsza kwarta. Póki co nadal żadna z dużych odpowiedzi, w wyniku 0-0. Jest to Engel w ofensywie. Będą stali przed szansą odchodzenia worki z punktami. Mały zamieszanie z łańcuchem, który nam odmierza i sypiarzy. Panowie, drugi drogi. Bardzo.
szukają ciąg dalszy. I proszę się dał się rozwiązać zagadkę. Wielka brawa dla Wielkiej oraz Czesiu. Druga próba, 3 yardy do Czesiu. Lewą stronę przebiją się. Mamy już tych 2 yardów, ale brakuje dalej tutaj jeszcze kawałka do pierwszej próby. Teraz trzecia próba. To 2 yardy. Kucharski przebija się tylko i mamy pierwszą próbę dla Eldars. To jest to próbki około 30 yardów do zdobycia pierwszego przełożenia. Może to być prawie w red zone. Zawodnicy Angel Soroń. To też dochodzi do zgrywający. To będzie już na spotkanie trenera. Ja mam tutaj zapytać, jak to jest... jeszcze jedną wodę. To jest ten moment, w którym zachodzi się najlepsze. Ale teraz podobnie jest kibicie za podanie do... I ona chwilę niestety piłka przeleciała mi przez ręce i mamy drugą próbę. Wyrzuca piłkę w stronę krótko, wciąga na nią flagę. Zobaczmy, co tam w tym zrobię, bo się okaże, że to będzie to tak się będzie inne. Dzień dobry.
wynik spotkania 7-0 w tym mecie dla Damian Odzyskiego. I 7-0 dla Realu Zbyszki w tym momencie. Brawo! Brawo! Zaczynają swoje drajki ofensywne mniej więcej z połowy boiska. A nawet nie, że to powiedzieć to dokładnie w dzisiejszym Pagalarda. Ale to się będzie powiedzieć na przełożenia. Sami zbudowali wstępie. Defense! Defense! Defense!
kopnięcie. Ale pełnienie za bardzo dobry lipiec i widzę do tego blisko na podjęcie 25 lata. I jeszcze mamy flagę na blisku za nielegalny atak na odkopującego. Dostępnie tym, że chyba Angel wystaje na blisku, jest mi automatyczną pierwszą próbę tego przewinienia. Także fatalny błąd ze strony defensive Rhinos. Pierwsza!
drugi time od wzięty przez trenera, który jest wyrażony. To był falsak po stronie Angels, tak wysokuje się dodatkowo 5 yardów. Offense! 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 Offense!
Udało się złapać tą piłkę za przebiegnięcie z boiska. Także druga, trzecia próba teraz. I około 6 yardów dalej do przejścia. Teraz rani, tak się zdrowa próbuje się wstawić, ale tam jest bardzo często nie znalazł sobie żadnego miejsca. Także to będzie skryje nam. Czwarta próba i dalej pięter do przejścia. Będzie się bezpiecznie rozegra strajno. Mamy informację do odkupnięcia na boisku. Na powrót tym, który się szykuje z numerem 6, Kasper Wojciechowski. Zaczynamy, zapraszam dziś na 35 yarda. Teraz druga próba, jeden jak do przejścia. Mamy pytania do boku, ale wypuszczona piłka.
I ostatnia przerwa na wymianie dla Angel Story. DJ, włącz tam na Wojtusia z Thank you.
Jeszcze Rajno zostaje na boisku Jotego Przeszczytów. Mają podanie na Rajno, ale piłka dotknęła z ziemi, za jest zapala, także to się nie kompletnie. Zapraszam do Anarki Stoicku, tam macie oczywiście lepsze puste ciasto, napoje. Ale